Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne, centro Piciela. Ale nie tutaj będziemy siedzieć. Niestety nie uderzamy do podziemnego więzienia, bo funkcja jest niedostępna, więc do kaplicy. Jahar Ghul. Czy Jahar. Cholera wie, jak to się czyta. Mam pewne niewyrównane rachunki ze skrzyneczkami tam na końcu. No dobra, to już pamiętacie, gdzie trzeba tutaj lecieć. Postaram się jak najszybciej to zrobić, no ale spójrzcie, ile mam fiolek. 9. I to jest po podróży ze snu tropiciela, więc... No w składziku więcej nie ma. Po prostu. I ci nawet pocisku mnie zostawiają. No, dobra, byś mógł się pospieszyć, dziękuję. Dobra, i teraz szybko do tej pani. Zdążę. Kurde, choć nie do końca. Ej, dobra, nie wiem jak to się udało, ale... Poprzestańmy na tym. I chodźmy szybciej może w tą stronę. Nie, no naprawdę, jeżeli mam nie stracić tutaj żadnego zdrowia, no to lepiej się oddalić. On co prawda jeden z nich będzie leciał tutaj za mną, ale spokojnie, w pewnym momencie musi zrezygnować w końcu. Z kontynuowania pościgu. Halo, jesteś tam za mną? Nie. Ale za to jest tutaj skrzyneczka. Chodź, maleństwo. No, wam powiem... To normalnie mnie zabijało. Czemu nie zabiło mnie teraz? Nie wiem. Ale okej, powiedzmy, że tutaj... Tak to skończmy. No. Ja już myślałem, że na mnie spadła. Ale okej, tego strzelca... Najlepiej szybko, bo zaraz po nim, jak zresztą już pewnie domyślacie się, pani z dzwoneczkiem. Pewnie kapłanka, faktycznie. Ej, no co jest? Jakim prawem, jakim cudem ona to wytrzymała? No serio, i liczę, że tutaj będą fiolki. No niestety nie. Jak zwykle zresztą. No dobra, jest jeden tam niżej. Okej, dobra. Tak to zróbmy. Gdzie? Tutaj z prawej strony już. A. Dobra, chyba się nie zorientuję. No. I to jest sposób na te skrzyneczki. Właściwie ile mój topór ma już teraz? Na plusie. 8. Kurde, dobra. No plus 10 można było w Demon's Souls i Dark Souls zrobić. Choć nie, w sumie w Demon's Souls, czy można było aż tyle? Nie pamiętam. Ale dobra, moment chyba. No właśnie, znowu zdążę. No nie! Ale teraz mnie nie zabiła. Czemu? A poprzednio, kurde, takie coś to zawsze był zgon. No nie, żebym narzekał. Bardzo spoko, fajnie, świetnie bym powiedział wręcz. No ale czemu? Ej, kto tam próbował strzelać? A tu jest jeden strzelec przecież z boku. Tu jest jeszcze tutaj jeden miecznik. No, kurde, nie chcesz... Oj, nie. No, nie wiem, jak to się udało. Nie wiem, jak to się udało, ale skorzystajmy z takiego obrotu wypadków. I może teraz zróbmy to, co poprzednio nie zrobiłem. Czyli zróbmy ich w konia. Czyli chodźmy tu. Ej, dobra, w ogóle chcę zobaczyć, co nam się opłaca iść. Więc może faktycznie... O! I szybciutko. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No przebieraj nóżkami. Oj, kurde, przecież to jest ślepy zaułek. To po co ja tu w ogóle wchodziłem? Nie, serio, po co w takim wypadku? O. Nie, serio, czuję się mega zrobiony w konia teraz. No chyba, że chodzi o te zwłoki wystające, że je muszę rozwalić albo coś. No nie wydaje mi się, ale kurczę, cały czas na krawędzi. On czy on się palił? Nie, to chyba nie on. A może? Tak, pali się. Tylko czy o to tutaj chodziło? Nie wiem, ale dobra. Kurde! Ale trzeba jeszcze jednego tam wyprowadzić w pole. No dobra, jeden tylko jeszcze. Niech się ktoś podpali świętym płomieniem. Dobra. Powiedzmy, że płomień przekazany. Ej, kurde, szybkie są. Widziałem łapki tuż za sobą. No co, jak co? Ale tutaj nie wskoczą przecież, prawda? Czy może jednak? No ja polecam wyjście tutaj, czemu nie?
Nie? Dobra, nie chcecie się tak bawić, to nie będę was zmuszał. Spokojnie, to ja sobie polecę na dół. Bo ten tutaj raczej nic mi nie zrobi, prawda? W takim stanie. Podpalony świętym płomieniem. Kurde, to co jest tutaj? Czemu mnie wysłano z powrotem w miejsca już znane, skoro tutaj nie ma nic nowego? Nawet te drzwi pozostają zamknięte. Nie, naprawdę, człowiek się może zastanawiać. Oni nie żyją. Na 99%. Dzwonek. Gdzieś tam z lewej. Podejrzewam, że tu. Nie? Kurde. Zapomniałem, że to po schodach nawet się może wdrapywać. Nie masz dzwonka? Nie interesujesz mnie? O kurde. No i pięknie. Dobra, parę fiolek. O, jeden fantom. A koleś nie strasz. Ej, dobra. Tu mnie nie było? Autentycznie, jawnie nie było mnie tu jeszcze. Ej, bardzo możliwe. O, jak miło. No, to pani szukałem akurat. Dobra, i pięknie. Teraz tak, gdzie ja tu zejdę? Cholera, może zaraz to sprawdzę, bo ten przedmiot mi przemknie koło nosa, a to jakieś na pewno dwa albo trzy pociski. Oj, czy tam te wrota były po prostu zamknięte? Jak poprzednio patrzyłem. No dobra, tutaj pewnie tym sposobem mógłbym ominąć większą część przeciwników. Exploring na pierwszym miejscu, czyli wracamy tutaj, gdzieś tu będzie skrzyneczka, ale też, kurczę, jeszcze to. To mnie zastanawia. Zbadaj misę, no. No okej. Okay. Zróbmy to. Pytanie, gdzie mnie przeniesie teraz? Dobra, to nie jest to samo miejsce. Ja. Dobra, piesek ok, ale gdzie my jesteśmy? Dobra, piesek nie ok wcale. Niekiedy atakuje od tyłu. Dobra, tu mamy tą wielorączastą bestię, która wygląda trochę jak pająk i chyba nim faktycznie jest. No w którym miejscu jesteśmy? Kurde, robaczku! No właśnie, po co uciekasz? I tak wiedziałeś, co cię spotka. Dwa fragmenty. Szybko. Dobra, i w nogi, i w nogi, i w nogi. Jak bardzo szybko. Dobra, ale... Poprawmy swoje szanse w spotkaniu z nim. O kurde, dobra. Szanse małe, nikłe. Praktycznie ich w ogóle nie ma. Ale dzięki ci za ten przedłużony pasek staminy o 10%. Bo tylko dzięki temu udało mi się 5-stopniową kombinację wyprowadzić. Spójrzcie. Raz, dwa... 3, 4 i jeszcze 5 na to, czyli to jest pewnie początek nowej. 4 to jest chyba max. Dobra, kolejny fragment. Aha, to tylko tyle, jeżeli o to chodzi. Chyba, że... Ta zjawa coś mi powie, ale nie, no pewnie w pieprz od tej bestii dostała, nie widzę innej opcji. No dobra, to skoro nie tutaj, bo tutaj nie czeka nas żaden progres, to gdzie? No tutaj pozostaje, po dachówkach. Tylko tak, czy to ja tam jak spadnę? No może bym przeżył, a może nie. Ja, no nie wierzę, że to jest sam początek? Nie, już myślałem. Czy tam będzie na stosie wilkołak płonął, jak w centralnym Jarnam. No okej, okay, tej windy tu nie ma. Ej, ale... No właśnie, ale tutaj mogę zejść. No pytanie, czy to był dobry wybór? Chyba tak, bo jest kolejne zejście. Tu jeszcze kolejne. No i pięknie. Backstep? A, sorry. Tak, tutaj to nie działa. Zapomniałem. Ale tu! Tu jesteśmy! Yeah! Choć nie, tam było sekretne przejście. A my tu podjeżdżamy tak naprawdę wyżej. Kurde. Nie o to mi zupełnie chodziło. Ani trochę wręcz.
Chyba zanim się obróci. Zanim się ogarnie. Kurde. No i chcąc nie chcąc wróciliśmy tutaj, gdzie zaczynaliśmy ostatnio dosyć dużo razy. Czyli do naszej pierwotnej lampy. W wiosce niewidzianych. Tu i na górę, jeżeli nie pamiętacie. Choć powinniście, jeżeli oglądacie ten odcinek i oglądaliście poprzednie. Kurczę, 22 tysiące to za mało. Na coś lepszego. Kurde. No mam opory. Przed bieganiem tak po prostu. No dobra, no ale już dobiegnę tam z powrotem. O, o, błąd, błąd, ale... No kurde. No. Chociaż tyle. No trudno, kolejną babkę z dzwonkiem trzeba będzie rozwalić. I jeden szeroki cios powinno załatwić sprawę to wszystko. Dobra. Dobrze, że oni tak powoli strzelają. A i tak szkoda, że tak celnie. Dobra, można tędy. Prosto do niej. Cholera jasna, no nie tak to miało wyglądać. No, kurde! 9 fiolek jeszcze. Naprawdę niedużo. Ten już podjechał. No. Nie da się trafić, nie da się trafić. No, ale też trafiać w niego. No, ej. Co ty, kurde, przeaktorzyłeś? Dopiero po sekundzie umarłeś. No, okej, okay. Tutaj jest zejście, przejście i o, aha, jeszcze ta cała sceneria. No kit, postaram się przebiec. Obok nich wszystkich. O kurde. No i to było tak cholernie głupie, piechol. I znowu na skraju utraty 28 tysięcy. Dobrze przynajmniej, że startujemy tutaj, a to wystarczy się cofnąć. Delikatnie zarobić należyte 1600. Prawda? Dobra, i lecimy po tętnienia. Kurde, parę z nich przeżyło. Dobra, gdzie są? Czy któraś z nich je wciągnęła? No... Oj nie. Oj nie. Oj nie, a ty skąd tu się wzięłaś? Ja, no gdzie są? Tu są! Kurde! Dobra, jeszcze jedno kółeczko muszę zrobić. No chyba, że któraś... No właśnie, że tu zostały. A bierzcie, bierzcie. Teraz nie wiem, czy mądre jest tutaj zbieganie na dół. Pewnie nie. No... Jak to? Kurde! Gdzie to leci aż tak daleko? Dobra, ale na szczęście naprawdę to nie jest daleko. To jest wszystko do zrobienia, tylko gdzie dalej w takim wypadku się udać? Oj, dobra, szybko, za tym, za tym. Tu. Dobra, pięknie, czy to się udało? Teraz nie wiem, gdzie iść. W którą stronę się udać? Kurde, no żeby chociaż to weszło. Dobra, jedna z mołotowem. Dobra, już bez. Tylko po co je rozwalam, skoro tutaj i tak czy tak, no właśnie. Ta eksplozja, no oż, kurde! Nie, no trudno, muszę spróbować tam zlecieć na dół. Ale, bo w sumie nie. Kurde, nikogo nie zabiła chyba. Albo jeżeli kogoś, to przynajmniej nie w tym miejscu, gdzie ja chciałem. Daj, strzelaj ty! Laserem! Dobra. Kiepska miejscówka na stanie! No, no na szczęście. Dobra. 36 tysięcy. 9 fiolek. No w dalszym ciągu słabiutko. Takie coś koło ramienia, nad głową. Nie. W życiu przenigdy. Cały czas nieprzerwany dreszcz.
No proszę cię, no kurde. No nie! Uff. Zwykłe psiaki. Dobra, sorry, ale was to ominę. Nie widzę sensu w tym starciu. No tutaj już większy sens widzę w zwiedzaniu tej lokacji, no ale jeszcze nie do końca. Jeszcze chyba na samym dole nie byłem. Tutaj jeszcze niżej. Bo to cały czas pozostaje ta nieczynna lampa. Dobra, mamy bestię. A ten? Koleś? Dobra, nie ma go tutaj. Dobra, to zaczynamy. Festiwal zbrodni. Oby mi się udało. No kurde, piękny początek. Z naciskiem na sarkazm tego zdania. No kurde. Oj, ale co ja chcę, ale haczyć to ja się nie mogę. No i tak to załatwimy. No. To było pierwsze twoje mądre posunięcie od bardzo dawna, piecho. Dobra, tu musi być jakieś drugie przejście. Które skrywa... nic. Tam coś jest, jakaś wiadomość. Może jakiś więzień zostawił. Nie, dobrze, Buff przechodzi też na drugą wersję broni. Szaleńcy ukradkiem odprawiają rytuały wezwania księżyca. Odkryj ich sekrety. A moment, to jest to miejsce, gdzie była ta babka, prawda? Była tutaj na dole. Teraz już jej oczywiście nie ma, bo wysłałem ją w bezpieczne miejsce. Ale tutaj składują zwłoki. A zwłoki mają fragmenty krwawego kamienia. Kurde, czy to idzie jeszcze dalej ulepszać, ten topór? Bo już niedługo będę miał chyba wystarczającą ilość wszystkiego. No tętniej na pewno mam tyle, ile trzeba. Dobra, trudno, uleczę się. Nie, tamtej wiadomości powtórnie nie ma co sprawdzać, ale... jeden poziom wyżej mogę się udać jeszcze i sprawdzić. Czy na pewno nic mnie tam nie ominęło ciekawego. Tylko to jest znowu zejście na dół. Czy to nie będzie... sorry. To nie będzie to samo. Dobra, zacznijmy od buffa. Czy tam buffa, jak to woli. Dobra, skok. Pierwszy. Dobra, ale tyle wystarczy. Kurde, nie do końca, no ale... no. Jeszcze żyje. No nafuk się, nafuk się. Ej, przeszukajmy trupa. Grudka krwi bestii. Taka nagroda za ten pojedynek. Okej, sama krew, nawet zero zwłok tutaj w pobliżu. Okej, a czy to nie będzie przypadkiem ta cela, gdzie ja zacząłem? Chyba nie, ale dobra, udajmy się do starego Jarnam już. A może tu się faktycznie coś zmieniło? Raz, że mamy tu latarnię, a dwa... no tu jest zejście, które prowadzi sam tej lokacji, no... tu coś może faktycznie być. Starym Jarnam, nocą. To jest noc łowów w pełni. Ale to jest zwykłe, klasyczne wilkołaki, prawda? Więc okej, okay, dobra, może podreperuję sobie na nich stan fiolek. O, jedno cięcie tylko. Kurde, nie odłamki. Akurat nie teraz. Oj, to ale był błąd. Na szczęście wilkołak się nie połapał, że tak mi nie wyszło. Ale może drugi się połapie. A nie, to te mniejsze, kurde. Leciutko i bez problemu. Z samym pchnięciem nawet można. Ale dajcie spokój z tymi odłamkami, no dajcie mi fiolki. No może gdzieś dalej będę miał więcej szczęścia. Dobra, to było mega słabe, ale może z tego wyjdę. Dobra, może nie. Nie, no za dużo, żeby tu się bawić. Więc użyjmy jeszcze jednej fiolki, bo tutaj chyba z prawej wyskoczy, tak? Z tego co pamiętam. Myślałem, że się na to złapie. Ale chyba go nie ma. Chyba, że mam w planach wyskoczyć troszeczkę później. Kurde, no pali się latarnia, nikogo nie ma w domu. Tutaj pamiętam tam z lewej.
Kurde, szlak, czerwone oczy, trucizna. No ale naprawdę byście się uspokoili i zaczęli dawać fiolki. No, polecam szarże. Dobra, szkoda, że dopiero teraz się na to zdecydowałeś. No, kurde, no. Ja jeszcze nic. No najgorzej jak nic nie zostawiają, po prostu. Pierwszy, jak zwykle, prawie. A, tu zjawa, tak, tak po prostu. No nie, tutaj też, nikt nie chce gadać. No na pewno mam jeden level. Fajnie by było go wykorzystać. Śnie tropiciela. Kurde. Duża lokacja, tylko czy coś tutaj było? A, zejście na dół chociażby. No z kim ja tutaj walczyłem? A, z tą kapłanką, okej. Okay. Już pamiętam, i tam była latarnia. Zrobimy z niej należyty użytek. No i co, i chyba koszmar? Nawet się zająknąłem wypowiadając to słowo. Trzeba będzie się chyba udać autentycznie na granicę koszmaru. Ale postać już jest ulepszona, więcej odporności na szał. No może się udać, choć pewności nie ma. No ale oczywiście dołożę wszelkich starań, żeby jednak to się udało. Wiesz co, mam problem, gdzie wrzucić swoje tętnienia teraz. Już za 33 500 następny. No umiejętność daje 3 do broni pierwszej, którą trzymam, 3 do drugiej. Plus fizyczna obrona, a siła daje... Tylko 3 do pierwszej, no to wiadomo, że... Nie, sorry, jakie 3? 2! Kurde, to w umiejętność, ale... Może witalność... No i powyżej 1000 miałbym punktów zdrowia. Zawsze to fajnie wygląda w statystykach. Ale to może następnym razem, teraz w umiejętności jeszcze. No chyba jednak działo oddala się w czasie. Ale nie, faktycznie, wiem na co wydam. Albo właściwie... Dajcie mi jeszcze moment, zobaczę czy... W kuźni nie mogę czegoś zrobić. Oczywiście naprawić jak najbardziej, choć nie rozsypujesz tutaj broń zazwyczaj. Potrzebujemy 8 fragmentów krwawego kamienia, mam 7. I będzie broń plus 9. No ten damage. I czyżby skalowanie urosło do C? Z D? Czyli będzie trzeba będzie jednak w siłę wrzucać. Dobra, no to skoro nie mogę jeszcze tego zrobić, to nakupuję od cholery fiolek za wszystko, co mam. Bo przypominam, idziemy do koszmaru teraz. Jeszcze coś. Sprzedajmy 20, kupmy za to jedną fiolkę, ale to było nieopłacalne. Dobra, nigdy więcej piechoty tego nie róbmy. Okej, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie. I tak jak mówiłem w następnym... Granica koszmaru. Dobra, nie tutaj. Tutaj. Udamy się do granicy koszmaru i spróbujemy przeżyć spotkanie z tysiąc oką. Z morą. O, może to jest dobre określenie. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.